Witajcie kochani, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, a to siódmy odcinek z Cities Skylines 2, w którym z jednej strony pokazuję wam w dalszym ciągu, jak budować miasto marzeń, jak rozwijać miasto bez kredytów, jak zbudować miasto, aby nie zbankrutować, ale również porównujemy sobie do wersji pierwszej Cities Skylines 2, a te porównania jak najbardziej nowości mają miejsce na każdym kolejnym kamieniu milowym, bo im więcej tych kamieni milowych, tym więcej tych nowości mamy. W poprzednim odcinku, już kończąc odcinek, dopieściłem te linie autobusowe i teraz z wami się tym, moi drodzy, podzielę, także grę możemy zacząć. I co na sam początek wam powiem? Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, zresztą ja wam o tym mówiłem, że przy głównych drogach, takich stricte szlakach komunikacyjnych, nie powinniśmy budować parkingów, bo będą generowały korki. Okazuje się, że nawet jeśli to nie jest jakaś super główna droga, ale mamy tutaj te wieżowce, to korki powstawały. Zrobiłem pewne rozwiązanie, które zaraz się przekonamy, czy te korki nam w jakiś sposób zneutralizuje. Czyli zrobiłem drobne uliczki, wąskie, najbardziej wąskie, jakie się da. No już nie chciałem dawać tych szutrowych, takich wiejskich z piasku dróg, tylko dałem asfaltową, ale bardzo cieniutką drogę. No i oczywiście, moi drodzy, usunąłem przejście dla pieszych, usunąłem, tutaj jest zakaz skrętu w lewo, tutaj też jest zakaz skrętu w lewo, więc generalnie na ten parking tylko można tu w prawo jechać i, jak widzicie, po ciśnięciu play te korki jakoś tam nam się zaczynają ogarniać. Tu się coś dzieje, bo jakiś gościu wjechał i blokuje ruch. W ogóle chciałem się podzielić z wami taką ciekawostką, bo już dosłownie chwilę po następnym odcinku miałem jakiś update Cities Skylines 2, uruchomiłem ponownie grę, no i co się, moi drodzy, okazało? Zaczęło to jakoś lepiej nam funkcjonować. Także bądźmy dobrej myśli, że zacznie to Cities lepiej działać. No, dziwne jest na pewno to, że samochody jeżdżą, słuchajcie, z zaśnieżonymi drogami. Dziwne jest to, że tutaj mi gościek zawraca. Nie wiem, dlaczego oni tu zawracają. Czy tutaj trzeba też zakaz skrętu w lewo dać? Może by wypadało. Chociaż jak widzę, oni te zakazy moje mają, wiecie gdzie. I pamiętajcie, że jak tworzy się przejście dla pieszych, no to były automatycznie dwa przy takim skrzyżowaniu, no to jedno usunąłem. Zostawiłem jedno, wiadomo, żeby z parkingu, ale ludzi tutaj całkiem, słuchajcie, chodzi. I to teraz jakby świadczyłoby o tym, czemu tu są troszeczkę korki. Ale nie mamy takiej stuprocentowej, wiecie, pewności z ustalaniem tego ruchu pojazdów, dlatego że no nie mamy tego... Oj, tu w ogóle jakaś chyba kraksa się zrobiła. Co to się tu stanęło, moi drodzy? Co to się tu stanęło? Czemu ten samochód tak tutaj jakoś dziwnie jeździ? No cóż, no nie mamy wpływu, bo jakbyśmy mieli tego trafik prezydenta, no to wiecie dobrze, żebyśmy mogli zrobić po prostu połączenie pasów ruchu, ale ja cały czas wierzę, że ten trafik prezydent się tutaj nam pojawi. Dobra, parkingi mamy, są niby zapełnione, już tu jest niby na full, ale w animacji są miejsca parkingowe wolne, chociaż nie, motory stoją, dobra, okej. Trzeba zbliżyć, dobra, te motory były tak małe, że nie widziałem, okej. Opłata parkingowa jest, już mamy prawie kamień milowy. No i w dzisiejszym odcinku również chciałbym, moi drodzy, troszeczkę się zająć tym transportem. Już wam oczywiście pokazuję. Chyba dwie linie autobusowe, jeśli dobrze pamiętam, albo trzy powinniśmy mieć. Dwie mamy linie autobusowe na ten moment. Zmniejszyłem liczbę autobusów, jakoś tam pasażerowie jeżdżą, sprawdzałem to, jeszcze widzieliście na koniec odcinka, więc spoko. I ja myślę, że to jest taki moment, w którym trzeba by coś niecoś pomyśleć o transporcie również kolejowym. Więc chciałbym się tu jakoś podpiąć, jeszcze naprawdę nie wiem do końca jak, bo na pewno dworzec towarowy musiałby się znaleźć gdzieś i on by musiał się znaleźć blisko strefy przemysłowej, natomiast tu już mamy domki, więc jakoś tak średnio bym to widział, żeby tutaj towarowy dawać. Tu bym prędzej gdzieś się podpiął, może właśnie skoro tu mamy dworzec autobusowy, to tu by było fajnie zrobić dworzec, może tu? Pasażerski. No, oczywiście zrobiliśmy taki wygibas, nie wiem jak to nam się zgra wszystko, ale ja bym tutaj ten dworzec pasażerski wybudował, no bo tutaj blisko dworca autobusowego, zresztą przystanek też tu się postawi. Jakieś miejsce zbrodni, nie, zgliszcza, okej. Okay. A to się, my tego nie możemy usunąć, więc... Więc okej, okay. Więc myślę, że zrobimy dworzec pasażerski, a następnie
Pomyślimy dość mocno, no, jeśli chodzi o przemysłową strefę, to tu nie mamy miejsca na dworzec przemysłowy, chyba żebym się bardzo uparł i przy tej elektrowni tutaj wstawił, jeśli nam starczy miejsca. To jest jeszcze taka opcja, bo tu wątpię, żebyśmy się zmieścili. Ewentualnie, no tutaj można jakoś ten dworzec podpiąć i zrobić do niego drogę, aczkolwiek oni i tak do strefy przemysłowej jadą przez rondo. Przy głównej trasie wjeżdżającej do miasta wiadomo, żebym nie robił. No może zrobiłbym tu jakąś drogę, tylko to by trzeba może ten kwadracik kupić. Przemyślimy. Dobrze, mamy wielkie... wielkie miasteczko, wielkie miasteczko. No to proszę. No limit pożyczek nas nie interesuje. Duże zagęszczenie biur, to się przyda. Autostrady dużych prędkości i to będzie... I promocja miasta. Także moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą faktycznie zrobimy tutaj... To są te dwie uchwały miejskie, które chciałbym odblokować. Czyli niech mają dużych prędkości i promocja miasta, niech już będzie, że miasto promujemy. Niech będzie, zobaczymy, czy wpłynie to jakoś na turystykę. Swoją drogą, powiem wam szczerze, na razie jakoś obiektów turystycznych specjalnie nie mamy w naszym mieście. Zobaczmy, co możemy tu odblokować. Kwadraciki na razie jeszcze mamy. No właśnie, tu się trzeba zastanowić. Nie, parking podziemny na razie nam potrzebny nie jest. Jeśli chodzi o prąd, fajną rzeczą na pewno jest stacja zasilania awaryjnego. Ona nam z prądem tutaj daje jakieś fajne rzeczy. Tutaj na razie przepompownie byśmy nie chcieli. Tutaj na razie też nie. Spalarnia odpadów do przemyślenia temat. Na razie mamy funkcjonujące wysypisko. Tu mnie kusi troszkę Politechnika i Uniwersytet Medyczny, a odblokować możemy, bo też tam chciałbym tamto miejsce troszeczkę zrobić. Tu jest jeszcze Urząd Miejski, a nie, on jest odblokowany. Okej, jest Bank Centralny, ale według mnie to jest w ogóle bez sensu. Więzienie na razie nie potrzebujemy. No i właśnie, moi drodzy, powietrze. No kwestia jeszcze metra. Ja z metrem jeszcze nic kompletnie nie robiłem, więc myślę, że... Zobaczymy, jak działa to w właśnie dwójeczce. O, zarząd parku, nie mamy takiej... Moi drodzy, nie mamy takiej opcji odblokowanej, a to... Oj, placówka do sortowania poczty. Bo z pocztą też mamy mały problem. Słuchajcie, o co chodzi z tym zarządem parku? To jest taki budynek, który tam gdzieś dba o parki, ale tutaj cały czas są korki. Kurczę, to wychodzi na to, że są wieżowce, no nie wiem, czy dobudować im gdzieś jeszcze jakąś drogę, żeby to odciążyć. Nie mam pojęcia, tutaj będzie ciężko. No tylko na tej jednej drodze jest. Ale to nie ma tragedii, słuchajcie. Ja bym tego jakimś tam wielkim korkiem nie nazwał. Tutaj Gostek skręca, a nie powinien. I widzicie, i tak wyglądają te nasze zakazy, nie? My sobie stawiamy zakazy, oni i tak mają nas kompletnie w nosie. Może stop trzeba usunąć? Teraz jakieś światła się chyba tutaj pojawiły. Nie no, świateł nie chcemy. Czemu przy stopie mi się światła robią? O, teraz jest zakaz skrętu w lewo postawiony. A wcześniej tego znaku chyba nie było. No ale dobra, ale oni i tak mają mnie w nosie. Nie rozumiem, nie? Chodzi o to, że postawiłem zakaz skrętu w lewo. Zobaczcie, ci tutaj zawracają i dlatego się korki robią, ale... No nie wiem, musiałbym przejście, chyba że zrobimy inaczej, to przejście dla pieszych przeniesiemy tu, to może oni nie będą wtedy zawracali. To pewnie ci zaczną zawracać. No co, trzypasmową drogę tu zrobić, jak jest korek? No kurczę, no. W sumie możemy, no jakby, ale no po co tutaj trzy pasy aż? Tak pas do autobusów, jak widzicie, fajne przystanki, chociaż nie widzę autobusu, moi drodzy, żebym tutaj linii nie puścił autobusowej. Dobra, będzie trzeba z metrem pomyśleć, aczkolwiek wiem z pierwszej części CitySków, że wcale nie jest wszystko tak różowo, bo jeżeli budujemy pociąg najpierw... Nie, tramwaj to nie wiem, co do tramwaju nie mogę się jakoś przekonać. A, bo tu jeszcze stacja rozrządowa będzie do zrobienia, okej. Wiem, moi drodzy, tak troszeczkę z doświadczenia... że jak budujemy metro, to później się robią korki. Ale będziemy musieli, bo same autobusy tutaj nie dadzą rady. W ogóle zobaczmy, czy te autobusy tu jeżdżą. No niby jadą jakieś autobusy. Jeden żółty, jeden niebieski. A ilu ludzi w środku? Czy ktoś jedzie w ogóle?
A nie, to sprawdzamy przepustowość ulicy, okej. Okay. Także widzicie, są fajne te niektóre tutaj rzeczy. Ale przez muzykę aż zgubiłem autobus, ale to nie szkodzi, zaraz go znajdziemy. 5 pasażerów, okej, okay, no. No dobra, no. Mnie kusi cały czas, żeby wziąć się za pociągi, tylko ta cała stacja rozrządowa to jest jakaś... Chociaż tutaj na wjeździe można by ją postawić. Tutaj też trochę przemysłu chciałem dać na nabrzeżu. W zasadzie, wtedy tu dworzec mógłby być towarowy. No ale to nic nie szkodzi, żeby to był pasażerski. Bo tutaj stacja rozrządowa by mogła sobie być. Tak szkoda przy tej rzece, ale... Bo mamy wyjście albo totalnie na wjeździe do miasta to dać. Znaczy tutaj tą stację rozrządową. Bo ona musi być. Ale tego miejsca mi szkoda, bo to są takie ładne drzewka. Więc raczej tą stację rozrządową tutaj bym pyknął, cyknął, o. Zobaczmy, jak ona w ogóle wygląda. Czegoś takiego w jedynce nie było. Oj, 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 to jest całkiem spora... Zbyt ostra krzywizna, aha, czyli nawet jakbym chciał, to tutaj teren nie pozwoli. Tu bym mógł, ale tu nie chcę. Gdzie? Przy wodzie? Stacja? Kurczę, to jest ogromne, moi drodzy. Tutaj na pewno bym nigdzie nie chciał. Wiadomo, że kwadracik bym musiał kupić, ale tu bym nie chciał tego dawać. Kurczę, moi drodzy, to wcale nie jest tak hopsiu wszystko. To co, tutaj? Coś takiego? Na wjeździe i podpiąć te... No nie mamy wyjścia, moi drodzy, prawdopodobnie. Będzie trzeba jednak te tory na... jakoś podpiąć. Dobrze, że pauzę mam w tej chwili. A, dobra, 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 kwadracik, okej, spoczko. Nie ma problemu, już kupmy sobie te dwa kwadraciki. Tyle nas jeszcze stać. No to widzicie, z tym pociągiem to wcale może nie być tak wszystko... kolorowo, nie? Dobra, zobaczymy, jak nam się uda to tutaj wmontować. Tak bym musiał. To sporo torów. Jery, jakie to jest wielkie. Dobra, no. Słuchajcie, jak to się mówi? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Może bliżej tam. Drogę to tam się akurat zbuduje, spoko. O, jeszcze lasu nam wycięło kawałek. Ja pierdzielę. Dobra, to podłączymy pod to, to sobie... Nie. Już sam nie wiem, jak podłączymy. Kurczę, moi drodzy, moi drodzy. No nic. Nie wiedziałem, że takie aż to jest ogromniaste. Może tutaj z zakrętasem trochę pójdziemy. No dobra, i to idzie wtedy górą. No to to... Widzę, że jest chyba pojedynczy tor, jak dobrze widzę. Więc on mógłby sobie iść. No albo i nie mógłby, bo tam idzie za nisko to pewnie, co? Ach. Peszek, czekajcie, spróbujmy tak. O, a tu się da, to ciekawe. Dobra, to może tam były te... A nie, bo to się nałożyło mi. Nie, tak to nie chcemy. Znaczy w sumie może... Wiecie co, to poczekajcie. W sumie może to jedno w drugie wchodzić. Kto powiedział, że nie? I tak wcześniej przecież wchodziło, nie? No czekajcie, zróbmy to tak. Już od razu pójdźmy na... Na połączenie. Dobra. To może faktycznie to od razu ładnie sobie połączymy z tym i... O, jakoś tak. A to wtedy... Nie wiem, tak? No i wtedy jeszcze tu zostaje. No to to już byśmy na chama musieli tam daleko puścić. Tam. Most się sam, widzę, zrobił. Nie wiem, jakoś tu połączyć.
Jeszcze się, słuchajcie, też tak nie bawiłem tymi pociągami, więc nie wiem, co robię dobrze, co robię źle. Ale jak widzę, ta stacja rozrządowa to całkiem, całkiem duże przedsięwzięcie. No dobrze, moi drodzy, to tu musimy to zrobić inaczej. Cyk. Tylko przeprowadzić to przez drogę. Ile to jest metrów? 10. No dla mnie 10 metrów jest spoko. No i wtedy... Tutaj już... O kurczę, tu są jeszcze jakieś wyjazdy. No dobra, no to chyba wszystkich nie będziemy łączyć, no bo to tak... No to w ogóle nie wiem. Ja pierdzielę, ile tego jest, widzowie, moi drodzy, kochani. Nie wiem, wszystko połączyć. Nie jest tak hopsiup to wszystko połączyć. To tak dosłownie, to może z zakrętasem spróbujemy. To będą same rozjazdy. Ale w sumie jak na dworzec jedziecie, to też macie same rozjazdy, no. No tu się nie da. Tutaj to w ogóle nam wysokość nie. Nie, ja akurat cały czas w tej kwestii, słuchajcie, zapominam, że nie zawsze nam wysokość po prostu chwyci, nie? To mi się tu nie podoba, no ale z tym nic nie zrobimy, bo to tak rozjeżdża. No to co, to by trzeba wtedy po prostu jakoś... z tym połączyć i tyle. No dobra, no powiedzmy, że nie wygląda to jakoś tragicznie. Nie narzekajmy. Wiecie, że zawsze lubię poprawić coś. No to co, no to tu już zrobimy po prostu totalną prostotę, na razie się nie będziemy zastanawiali, chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy tutaj nie dać dworca towarowego, jak już tutaj poszliśmy i tę stronę, bo potem gdzie ten dworzec towarowy bym dał, chyba że tutaj, jak tutaj by był przemysł. Dobra, z dworcem towarowym w drugiej kolejności, słuchajcie sobie. Zrobimy akcję. Ta droga, no to na razie pójdzie z zakrętasem. Niektórzy wiem, że są maniakami, że żeby nie były zbyt proste drogi. Proszę bardzo, moi drodzy. Ja też nie jakby lubię dużo rzeczy robić, wiecie, równo, ale... I to tylko i wyłącznie dlatego, że sami widzicie, często kratki się traci. Więc w niektórych miejscach robię równo, a w innych miejscach już niekoniecznie. Tutaj coś też poprawiałem, porobiłem takie dziwne, widzicie, zakrętasy przez rzekę. To też będzie na pewno do poprawki, natomiast generalnie mi to chyba korki w pewnym momencie tworzyło. Rzekę raczej chciałem zasypać, ale potem pomyślałem, że trzeba ją przecież zostawić, no bo jezioro nam wyschnie, prawda? Jest duża szansa. Dobra, no i dworzec wtedy gdzieś tu. Tu mamy tą wieżę. Więc ją będziemy musieli przesunąć, ja myślę, że wtedy tutaj... ją przesuniemy sobie i byśmy zaczęli dworzec kolejowy, no bo to musi być zwykły pasażerski, tak? Tak. No niby chcę go wybudować, tutaj by chciało, no to ja nie widzę problemu, żeby tutaj go zbudować. Jak dla mnie on tutaj całkiem spoko, podłączymy go jakoś do torów. Tu są domy, no to już tam są dalej, a tutaj już będzie jakiś handel, więc spoko. Tym bardziej, że ja tutaj za torami i tak bym chciał przemysł zrobić. Czyli tak, tutaj sobie coś tam jeszcze zbudujemy, żeby te domy jakoś tych naszych tutaj mieszkańców udobruchać, a te tory, to teraz tak, jakie my tu mamy w ogóle ulepszenia? Przepustowość, czyli co, dobudowujemy kolejny tor? Nie wiem, po co dobudowałem, tak szczerze mówiąc. Przystanek dla taksówek, to jak najbardziej. Małe sklepy, a nie wiem po co, ale dajmy. Dobra, to już poszaleliśmy, to już jest wydatek naprawdę, słuchajcie, teraz całkiem spory. I co? I te tory tu są podwójne, kurczę. Kurczę, moi drodzy, to tyle tych torów podwójnych. Co ja mam z tym zrobić? Dobrze, że widzę, gdzie te tory idą pod ziemią. Wiecie co, to musimy zrobić tak. Jeden tor będzie torem, który łączy się... Kurczę, kurczę, to wcale nie takie proste. 180 stopni dajmy, cyk. A że tu chcemy nabudować, to musimy jak najbardziej uciekać. Na razie zrobimy to na powierzchni, a wiecie co to oznacza? Jak ja robię na powierzchni, to oznacza, że jest coś tymczasowo. Tutaj jest chyba w ogóle most.
Nie, to jest na powierzchni też. Dobrze. To tutaj sobie to tak połączymy, no a tu myślę... Nie wiem. Domyślam się, słuchajcie, że to ma być po prostu tylko jak najszybciej połączone, nie? A jak to będzie funkcjonowało, to zobaczymy. Chociaż pamiętam, że w jedynce były takie sytuacje, że nam się potrafiły, moi drodzy, korki tworzyć. No tutaj tak, dajmy to na równi, żeby móc się... Teraz, gdzie tu się podłączyć? Jaka to jest w ogóle wysokość? Aha, połączyło się, dobra, bo czasami, słuchajcie, to jest tak zrobione, niestety, w dwójce jest troszkę inaczej, w jedynce wykrywało nam wysokość, a... Ojej, czekajcie. W dwójce nam wysokość wykrywało, a w jedynce nie za... Znaczy, w jedynce nam wykrywało wysokość, a w dwójce musicie uważać, bo czasem wam się zdarzy drogi po prostu nie podłączyć. Drogi czy torów, no jak zwał, tak zwał. Dobra, są one tu podłączone? Tak średnio bym powiedział, ale są. Czyli co, dworzec mamy podłączony, stację transformatorową, chciałem powiedzieć, Jezu. Stację tą tam do tego mamy i możemy grać, a możemy w tym czasie opłata parkingowa. Niech będzie opłata parkingowa. Posłuchajcie, moi drodzy, to zaraz zobaczymy, co tu dalej zrobić. Tam się jakieś znowu korki tworzą. Kurczę, już na te korki to siły czasami nie mam, nie? Ale tutaj się troszeczkę to rozładowało. Czemu tu jest korek? Bo oni zawracają, kurczę. W ogóle im tu parkingów, moi drodzy, brakuje. Może te korki rozładujemy bardziej, jak będzie więcej parkingów. Tutaj nie zrobiłem jeszcze. To pokażę wam, jak ja to rozwiązałem. Czy wziąłem taką najzwyklejszą drogę? Tylko, że to jest przystanek autobusowy, więc nie wiem, czy to tak... Najzwyklejsza, słuchajcie, droga. I teraz jakieś reklamy mi tu lecą, słuchajcie, w radiu. I teraz tak, jedną trzeba przejście dla pieszych wyłączyć. Tu zakaz skrętu w lewo, tutaj też zakaz skrętu w lewo. I prawdopodobnie mamy fabrycznie światła. Dobra. To może tu jeszcze jakiś parking, tylko kurczę, ile ja mogę tych parkingów budować? Może faktycznie ten parking podziemny jest jakąś opcją? Powiem wam, że zaczynam się mocno zastanawiać, bo na pewno parking podziemny więcej miejsc ma. To jest tutaj pewne. Dobra, zobaczmy, czy dworzec funkcjonuje. Jest opłata parkingowa, no koszt utrzymania jakiś nam doszedł. Skuteczność, pracownicy są, komfort oczekujący, no jeszcze wiadomo. Linii na razie nie mamy, chyba że trzeba stworzyć linię stąd do granicy miasta. Co byłoby trochę dla mnie bez sensu, ale nie podoba mi się strasznie to tutaj. Kurczę, jak mi się to nie podoba. Zobaczcie, w ogóle tak w dół dziwnie idzie. No ale będziemy to jeszcze... No bo w ogóle ten dworzec nam się jakoś tak wysoko wybudował, bo ta droga jest, słuchajcie, tutaj tak... O ja! No właśnie, tego nie wziąłem pod uwagę. Znaczy, wiecie, samochody tu sobie wiadomo, tylko przez to mamy trochę, o, tak... Taką kijową sytuację, nie? W świecie realnym to nie wiem, czy pociąg by pod taką górkę podjechał. No ale to jest city stop. Będziemy myśleli, słuchajcie. Na razie to ja wezmę troszeczkę, postaram się tu teren wygładzić. Bo myślę, że to może być dobrym pomysłem. Może nam się uda jakoś tutaj tą sprawę załagodzić, żeby tak nie wyglądało drastycznie. Tutaj też jest coś wyżej, widzicie, no bo to tereny mamy, kurczę, to tu jest za nisko trochę. Czekajcie. Nie, teraz to ja chyba obniżyłem. O. A już sam nie wiem, co robię, słuchajcie, mam wrażenie, że obniżam, nie? Chociaż coś dodałem tutaj. Dobra, i teraz złagodzimy i powinno być gites. Ja pierdzielę, ja jestem szkodnik, nie? Tutaj w ogóle widzę... A dobra, ta droga może sobie wjeżdżać tak troszkę, wiecie, w takim... Jest tak droga wjazdowa do miasta, ale udało nam się korki rozwiązać, słuchajcie, w tej drodze wjazdowej do miasta. Bo korków już tutaj
Nie ma. Zobaczcie, było na rondzie, były korki, jakoś to się udało rozładować, także, a tutaj się korkowało. Także myślę, że te korki tam to jest jakieś takie... O, zniknęły. Zobaczcie, były korki, nie ma korków. Czyli wystarczyło jeden parking dać na boczną drogę. Czyli jak się nam dalej na przykład tutaj robią korki, to ja wam powiem, moi drodzy, dobra, to ten park, ja to może zrobię na pauzie, chociaż nie wiem w sumie po co. Nie mam zielonego pojęcia, po co ja to robię. W sumie parkingu mogłem nie burzyć, bo rozmiar, kurczę. Dobra, ale to nie szkodzi, to zrobimy inaczej. To nic nie szkodzi, nic się nie dzieje, bo go po prostu przestawimy. Jest to jakaś opcja. I zobaczcie, tutaj sobie znowuż zrobimy tak samo. Uliczkę. W sumie też tak można by z drugiej strony zrobić, te uliczki połączyć ze sobą, ale to wtedy jest ryzyko, że oni by przejeżdżali tędy. Ale z drugiej strony może... Kusząca perspektywa w ramach testów, to wtedy parki od głównej drogi byśmy zrobili. Powiem wam, że perspektywa bardzo kusząca. Oj, coś skopałem. Czekajcie. Oj, nie, co ja robię, kurczę. Parking, to tu można by nawet większy, ale większy nam się nie zmieści. A gdyby ten parking nie dawać tuż przy drodze? Tak bardziej... A nie, bo tutaj mamy chyba ścieżkę jakąś. Nie mamy tej ścieżki. Bo tu by można jakąś ścieżkę, tylko nie wiem jeszcze po co. Żeby ludki sobie chodziły. Dobra, to wtedy park... Można dać jeden od głównej, na przykład taki... Tu można dać jeden park. Park dla piesków. Aha, bo on jest taki. No to można dać tu. A tu jeszcze tam się coś zmieści. Zobaczcie, jakaś siłownia na świeżym powietrzu, jakieś coś. O nie, to coś nam się już nie zmieści. To już za duże, dobra. Ale właśnie możemy tak kombinować z takimi parkami. Tylko wtedy, jeżeli już tak zrobiliśmy, no to trzeba pilnować oczywiście tego tutaj. Tutaj zakaz skrętu w prawo. W lewo znaczy się. Tutaj też zakaz w lewo. Tu zakaz w lewo. I tu zakaz w lewo. Następnie przejścia dla pieszych. Tutaj cyk. Tutaj cyk. No tu muszą być, wiadomo. O, coś jeszcze światła trzeba byłoby usunąć. Ale chyba ich nie ma. Dobra, play. Zobaczmy, jak to będzie działać. I tu tak samo wtedy mamy tutaj parking. No może to jest, słuchajcie, jakaś opcja, żeby robić takie właśnie specjalne wjazdy i robić takich tych parkingi. One mogą być w sumie te ulice połączone, bo piesi będą mogli sobie tu chodzić. W międzyczasie tu przy głównej będą albo sklepy, albo jakieś parki. Tylko póki co ja to zakorkowałem totalnie, nie? Tutaj światła są w ogóle jakieś, moi drodzy. Ja nie wiem, czy te światła są tu potrzebne. Jak mam być szczery. Aby na pewno te światła nam tu są potrzebne. Dwa razy przejścia dla pieszych też nie jestem przekonany, czy są potrzebne. Może tak. Albo nie tu, tylko tu, o. To ci sobie wtedy... Ale oni nie mają tu skręcać, oni mają zakaz. Ale że zakaz nie dałem? Nie dałem zakazu, a widzicie. To jest moja metoda, im tu nie wolno skręcać w lewo. No i zrobiłem parkingi i zrobiłem korki, tyle w temacie. Tutaj też miał być zakaz w lewo, ale chyba jest, nie? Chyba jest, bo widzę, że strzałeczka na wprost. Ale oni nie są tacy skorzy, jak widzicie, żeby przestrzegać moich przepisów. Ja tu sobie mogę przepisy ustanawiać, a oni nie przestrzegają. No jedyne, co mi się nie podoba, że tak troszkę... by wam to powiedzieć. Tutaj ja bym jakoś fajnie też chciał, wiecie, wykorzystać te strefy, albo może tu trawa będzie, to spoko, nie? Może drzewka posadzimy? Bo ja jestem jak najbardziej, wiecie, że zwolennikiem drzewek. Ale coś nam się tu nic nie sadzi chyba. Nie wiem, czy na mniejszym pędzlu. O, coś się posadziło. Jakieś jedno drzewko, tylko raptem. A to jakieś takie strasznie małe te drzewa mi się posadziły. Chciałem trochę większe. Od razu wam mówię, nie liczcie na to, że tutaj w dwójce będziecie jakieś duże drzewa sadzili. I przypuszczam, że one muszą z biegiem lat rosnąć. Że tak zawsze będziecie te drzewa małe sadzili. Albo jakieś tam krzaczki, albo coś.
No, także no jak już macie nawal... W jedynce na pewno się łatwiej też te drzewa sadziło, bo zrobiłem rozmiar pędzla na jeden, tu się nie da niestety. Jak dawałem rozmiar pędzla na jeden, to jeszcze mogłem, zobaczcie, więcej tych drzew tutaj, w tych wszystkich takich jakichś rzeczach mogłem posadzić, a tu nie mogę, tu mam blokadę na to, nie? Nawet jak widzicie przeciąganie... No nie, no pod ziemią nie będziemy drzew sadzić. Ciekawe jakby to było, jakbym drzewa posadził pod ziemią. Aż mnie... No, dobra, korek minął, okej. Czy to wygląda? No nie wiem, czy to wygląda, bo ten parking jest też taki wykrzywiony trochę w stosunku do tamtego domu. Tu jest nawet spoko. Też jest trochę płot wykrzywiony, no ale wiadomo, no nie wszystko w świecie realnym jest równe. Tutaj mamy górkę, są parki. Bo w ogóle to jest taka górka, aha, okej, dobra, bo takie tereny mamy. No dobrze, moi drodzy, zbudowałem co miałem, czyli ten dworzec i teraz możemy przejść do edukacji. A w edukacji zależy mi na Politechnice. O kurczę. To też ja tak się dobrze, moi drodzy, obawiałem, że ten teren, który tu mamy, nam nie starczy. Oj, 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 oj. Znaczy tak, ta droga w środku w sumie potrzebna nie jest, ona była roboczą. Tyle miejsca niby mieliśmy, nie? Widzieliście te kwadraciki, tyle miejsca było wolnego. Tu w ogóle, zobaczcie, zbudowałem... dobudowałem osiedla, tutaj zrobiłem liceum z tym wielkim boiskiem, ale to nie będzie takie łatwe z tą Politechniką. No to jedynie trzeba tą drogę zburzyć. Tu chyba autobusy nie jeżdżą. Dobrze pamiętam. I Politechnika nam wejdzie, ale ją musimy wtedy bardzo oszczędnie wybudować. Chyba do ronda, bo tam jest równiejszy teren. O, nie, albo zostawmy może z... trzy kratki na jakiś handel zostawmy. I co tu są za ulepszenia? Na razie nas na to nie stać, żeby 100 tysięcy na miesiąc. Dobra, na razie sobie musimy to olać, bo moi drodzy, zaraz nam się, kurczę, minus w budżecie zrobi, ale Uniwersytetu Medycznego to my tu nie wybudujemy. Kurczę. Dobra, no wyszła ta Politechnika nie najgorzej. No mówię, teren jest nierówny, więc... Ale uniwersytet też nie ma. Tu są przystanki autobusowe, więc spoko. Tutaj to już nie wiem wtedy, co możemy dać, bo tu co jest? Ratusz, urząd miejski i opieka społeczna. No ale na pewno tutaj nie zmieścimy medycznego, gdybyśmy chcieli. Chyba, żebyśmy to przenieśli tam, bo tu jakby mam wrażenie, że jest więcej miejsca. Zresztą jakbym się uparł i uniwersytet przeniósł. Chyba, że tu zrobił drogę i uniwersytet dał tu. Tylko, że nam na pewno się teren zepsuje. Także tutaj bym dał handel, bo to pasowałoby przy głównej drodze. I biurowce. Nie wiem, czy nie dać już od razu tych dużych biurowców. Powiem wam szczerze, byśmy przetestowali, jak to działa, a mamy na to... Mamy na to, moi drodzy, zapotrzebowanie, więc dajmy trochę biurowców. Oj, nie aż tyle. Takie duże? Dobra, za dużo to też niezdrowo. Dajmy troszeczkę handlu, może też z dużego kwadracika, ale namalujemy to sobie sami. Nie wiem, na ile na 5 zrobiłem teraz. Tyle drzew, słuchajcie, posadziłem, że nie widzę, nie? To można, myślę, że tu całe tak zamalować. A potem jeszcze się biurowce doda. Że ludzie nam się chcą wprowadzać, a my to, jak widzicie, no... Niezbyt, może trzeba troszeczkę czas przyspieszyć. Zobaczymy, co się zadzieje. Jakoś tak lepiej te samochody jeżdżą, nie? Mam wrażenie, że jak jestem na przyspieszonym czasie, to to tak jakoś sprawniej działa. No tutaj bym dał też te biurowce, tylko nie wiem, co z tą strefą tutaj, bo kurczę, naprawdę nie wiem. Aż mnie kusi, żeby ten urząd miejski, wiecie, na upartego ten urząd miejski można przesunąć bliżej nawet tutaj dworca autobusowego. Jakbyśmy tutaj dobrze pomyśleli, co my tu mamy? Zajezdnia. Zajezdnia musi zostać. Zajezdnia taksówek, no można ją dowolnie przesunąć. Ona nie musi być tutaj, ale to nam nic nie daje. Chociaż może urząd miejski by tu wszedł? Raczej wątpię. Raczej wątpię. Urząd miejski jest za duży.
Zajezdni bym raczej, znaczy dworca autobusowego bym raczej nie ruszał za bardzo, no może da się go troszeczkę przesunąć i to może szkód by... Może by nie wyrządziło żadnych szkód. Nie wiem. No wiecie, no odbiegdy można dworzec autobusowy z urzędem miejskim połączyć i wtedy zyskujemy tu jedno miejsce, opiekę społeczną, nie wiem, gdzieś tam wywalić, to... Ale zobaczmy może, jaki jest duży, bo my tutaj sobie gdybamy. Jaki jest duży ten... O kurcze. No to już wiemy z góry, że ten medyczny nam się tu nie zmieści, bo uniwersytet mu przeszkadza. A uniwersytetu nawet tutaj nie przeniesiemy, bo się nam nie zmieści. No to te moje jednak, widzicie, kombinacje... Kurcze, nie do końca się sprawdziły. Nawet jakbym chciał tutaj, tu jest cmentarz, tu na pewno nie wcisnę. O, bieżowce nam się wybudowały, moi drodzy, zobaczcie. Tylko coś cieki, ojojoj. Co to się stanęło, moi drodzy? Co ja narobiłem? No, nic mądrego nie narobiłem. Myślę, słuchajcie, czy już nie wziąć się za to. Bo ta pompa kosztuje 20 tysięcy na miesiąc. Może od razu stację uzdatniania wody dać? Ale jeszcze nas, myślę, nie stać. Myślę, że jeszcze musimy chwileczkę poczekać. I po prostu na razie to jakoś tutaj, o. Nie wiem, czy ja to połączyłem. Mam wrażenie, że tego nie połączyłem, ale niby coś tam płynie. Da się dwa, to damy dwa. Zobaczymy. Dobra, powinno być gites. A z wodą jak wygląda? Bo ja tak tutaj się, widzicie, to są takie czasem sytuacje, że miasto ci się rozwija. I musisz wszystko pilnować. Jak na burmistrza przystało, wszystko musisz pilnować. Tu nam się znowu korki robią. Ja nie wiem, co z tą ulicą tu jest nie tak. Tak jakby może skrzyżowanie jakieś łączące, no ale to też właśnie nie dawałem skrzyżowań po to, żeby korków nie było. Tutaj jest rondko. Nie mam pojęcia. Aż się boję tutaj kolejnej, słuchajcie, kolejnych wieżowców budować, bo miałem tak w planie. Ale aż się boję. Dobra, zostańmy przy tych tutaj... przepięknych budynkach. Wiadomo, że więcej da nam to podatków. No to skoro i tak nic nie wymyślimy, zobaczmy, jakie wieżowce powstaną, jak damy na full kratek. Szybko nam to maleje, no ale co zrobimy, jak nic nie zrobimy. Dobra. Kurczę, no mam problem, no bo Politechnika teraz jest... Czy wiecie, no może być tak, że byłaby tu Politechnika i Uniwersytet Medyczny. Sam Uniwersytet, no nie bardzo mam go gdzie znowu przesunąć, ale jakbym się mocno uparł. Tylko czy chciałbym te domki stąd wywalać? Jakbym tutaj, wiecie, przesunął Uniwersytet, on by tu wszedł, tylko trzeba by te domki wywalić. Byłaby to jakaś opcja i wtedy byłoby troszkę z naszym planem to związane. Ale nie wiem. Tutaj misja planowania mi się... Znaczy na pewno wiem, że to można lepiej zagospodarować, jeśli chodzi o te wszystkie tutaj urząd miejski, bo tu mamy, jakie wiecie, jeszcze dziury, gdzie ciężko jest coś wstawić. Można to lepiej zagospodarować, można przenieść. Zobaczmy, co z tym dworcem, bo oczywiście wypadałoby w końcu dworzec... Nikt jeszcze nie oczekuje? Mam wrażenie, że czegoś, kurde, nie zrobiłem. Linia. No to co, mamy połączyć to z tym, tak? I kurczę, z powrotem, żeby ludzie jeździli, bo sami nie będą jeździć. Ukończ trasę. Ale numer. Czyli samo nie będzie działać, okej. Okay. Tutaj dworca następnego nie budujemy, bo po co? I gdzie jest ta następna trasa tu? O, jak daleko. Dobra, no kurczę, no może tak trzeba do innego miasta, no nie wiem, okej, no. Jak mus, to mus, nie? Ukończ trasę. Teraz zobaczcie, nagle pociąg przyjechał, jak zrobiłem, i tu chyba jest trzecie połączenie, tak? Tutaj gdzieś. Tu.
No, wiecie, z jednej strony nie robi, nie jest to automatycznie i samemu trzeba zrobić te połączenia, więc fajnie, ale widzicie, trzeba to, trzeba na to uważać. O, i od razu pociągi zaczęły wjeżdżać na dworzec, patrzcie, moi drodzy. Od razu pociągi wjeżdżają. Już sobie ze zbliżeniem to zobaczymy, aczkolwiek nadal nie zmienia faktu, że ta część mi się bardzo nie podoba, bo tak chamsko idzie pod ziemię, ale to wszystko wynika z krzywizny terenu, ale to na pewno będę chciał przerobić, żeby to jakoś ładniej było. No zobaczcie, wjeżdżają pociągi, czyli pasażerowie. Linia pierwsza, druga, trzecia. Komfort, ale pasażerowie na razie zero. A tu liczba pojazdów może zmniejszymy, żeby też nie było. Aha, 3 na 7. 12, nie, no dobra, 3 na 7. 8 euro niech będzie. Przystanki 2, no bo nie mają. 25 km długość trasy, no okej. Okay. Nie będziemy na razie kolorów ustawiali, bo... cicho, tam jakiś pasażer chyba wysiadł. To nie jeden. O, jacyś już zaczęli? O, proszę. Proszę, są pasażerowie. Gdzie oni idą? Zobaczmy. Piesek? Ale co to, bezdomne pieski, czy co? Na smyczy się psy prowadzi. A, tu jest taki, tak jest, takie schody. No, dobrze. Dobrze, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Czyli ludki zaczęli korzystać. Tak samo by trzeba o metro pomyśleć, to może by nam to troszkę też te korki rozwiązało. Tylko z tym metro to nie jest to też takie wszystko hopsiu, bo tutaj jest troszeczkę, słuchajcie, inaczej. Bo zobaczcie, znowu trzeba wybudować stację rozrządową metra, która, jak widzicie, do małych nie należy. No w sumie, no w realnym świecie chyba też takie coś wszystko istnieje, więc jakby jest to jak najbardziej prawdziwe. Czemu tutaj jakiś korek się... No co to, co chwilę jakieś korki, kurde? Co jest? To jest coś pechowe miejsce, nie? Tak jakbym zrobiłem ten wjazd, to nagle się korki zaczęły robić. Dopóki tego wjazdu nie było, to korków nie było. Może oni powinni bardziej na... Albo wiecie, ja mam inny pomysł. Może ten wjazd powinniśmy dać tu. Może to już jest czas, że trzeba... Albo drugi wjazd dajmy. O, może dajmy drugi wjazd. Tu jest, czekajcie, to jest droga do... Przepompownia nie ma prądu. Co się stało z prądem? Czemu nie ma prądu przepompownia? Co jest? Niby jest dostępność wody. O co tu chodzi? Nie rozumiem, nie? Przecież ja nic nie usuwałem. Żadnej drogi jeszcze. No teraz oczywiście usunę. Teraz oczywiście usunę. Wiecie co? To zróbmy sobie może tak. Podłączymy to wtedy inaczej. Tutaj jest droga trzypasmowa, tak? No to już niech zostanie. To może faktycznie ją tak jakoś na wprost przeprowadzimy, to te tory jednak sobie pod ziemią pójdą. I tu bym zrobił numer 2 wjazd, może nam to trochę jakby odciąży, bo ja nie widzę jakby innego wyjścia. Tylko zastanowię się, który, bo to jest... ten chociaż, który dawałem, jest w miarę spoko, mi się wydaje. Więc nie wiem, czy... Nie wiem, moi drodzy, czy ja bym w ogóle zmieniał. Zobaczmy, jak to tutaj z terenem wygląda. Coś tu jest trochę pokrzywione. Tutaj jest jakaś taka... Trochę bym wolał załagodzić ten teren. Tutaj przy okazji... O, widzicie, przy okazji załagodzimy przy dworcu. A, bo to było wysoko strasznie. No dobra, to tak wysoko nie chcemy. Tak wysoko było? No dobra. A, bo tam jest do ścieków i zaraz, kurczę, no, ale teraz na grzebie ścieki będą wyciekały. Dobra, przesuniemy w ogóle to do ścieków gdzieś. Może tu. Zobaczymy, jak kwadracik się kupi. Okej, okay, to tam tym się później będziemy bawić, albo i niekoniecznie później, bo teraz trzeba jakoś tą drogę tutaj doprowadzić do ładu. Żeby ona tu wjechała, bo ona jest strasznie nisko. Będzie fajnie, będzie tak pod górkę trochę. Więc to mi się już podoba. To mi się, moi drodzy, podoba. A jak nie, to tym drugim narzędziem się pobawimy.
No tutaj zostawimy. To teraz pytanie. Który z gotowych węzłów zastosujemy? No to w ogóle według mnie nie ma sensu. A czy niby by pasowało, ale to będzie korki raczej generować. To jest spoko, ale jest za duże. Jest to rondo, które w miarę się sprawdzało, tylko no w sumie ono by się przydało, jakbyśmy tutaj mogli się z drugiej strony podłączyć jeszcze do niego. Jakoś nie, to rondo też korki generowało. Więc chyba zostaniemy przy tej wersji... To nie. Więc zostaniemy przy tej samej, po prostu zrobimy kopię tamtego zjazdu i tyle. No bo co ja wam poradzę, jak wam nic nie poradzę? Robimy kopię i tyle, tutaj jakoś tak... Tak tu. Powinno być git, nie? Autostrada w ogóle wszędzie powinna być trzypasmowa. Ona na szczęście jest trzypasmowa. Dobrze. To mnie już cieszy. To mnie akurat bardzo cieszy, że jest trzypasmowa. Okej. No co, to sobie po prostu na wprost połączymy. Tu nie ma filozofii. Tu może kawałek zetniemy. O ile się da. No, też sobie jakoś ładnie połączymy. Cyk. Tam jakiś... Aha, bo to jest połączenie, dobra. Tu muszę pamiętać o torach i o tym. No tutaj była droga trzypasmowa. O. To może po prostu zrobimy inaczej. Taki zakrętas mocny, chociaż ona i tak będzie, tu pewnie będzie jakieś rondo, bo dalej pójdzie jakaś droga, więc może wstępnie może być zakrętas, nie ma moi drodzy żadnego problemu z tym. Na razie to jest na dwa pasy i może już nie zmieniajmy fabryczności tego, po prostu to połączmy i zobaczymy co się będzie działo, chociaż na wjeździe mogłyby być dwa pasy, czyli tu w sumie... musiałyby być trzy. O, teraz mi się krzywo. Ale może dobrze, że mi się krzywo zrobiło, bo przynajmniej ten. Będę wiedział, że muszę przerobić. A tutaj to też sobie prze... O nie, na trzy, na dwa. No, dobra tam. Specjalnie tak zrobiłem, żeby wiecie, zawsze będę wiedział, jak jest coś krzywo, to potem wiem, że jest do poprawki. Ale to moją metodę już znacie, tak zawsze robię. Ją to sprawdza, dobra. Okej, no to co, playa można chyba dać, tylko tu... A nie można, bo pociągi. Pociągi, moi drodzy. No to w sumie te pociągi mogą sobie iść cały czas pod ziemią. Nic się tu nie stanie. Może będę miał... Nie metro, tylko pociąg. Kurczę, co ja klikam? Ja pierdzielę, dobra. Minus jeden. Teraz to ja już nie... To było chyba na tyle, no. Okej. Gdzie ten pociąg ma biec? Zbyt? Krzywizna? Jaka krzywizna? Sami pierdzielisz z krzywizną. Dobra. Teren nie do końca wyrównany. No to chyba wszystko mamy. To play można dać. Tylko te ścieki będzie trzeba prawić tutaj, bo myślę, że troszeczkę przegiąłem z tymi ściekami. I polecą nam po gruncie, widzowie, także tak byśmy nie chcieli. Dobra, tutaj tam sobie wygładzimy. Później wiadomo, tym wybrzeżem będziemy się tu też jeszcze jakoś ładnie bawili, bo jeszcze port nam zostanie. Tu widzę, w autostradę zaczyna woda wpływać, ale jadą, więc... Też ciekawe, czemu ta woda wpływa, no. Chyba przepływa. Ojej, nie no, tak nie możemy tego zostawić. Nie mogę skończyć odcinka. No nie no, to tu trzeba jakąś... Słuchajcie, moi drodzy, to tu trzeba jakąś barykadę zrobić. To tak nie może być. O, może będzie dobrze, co? Jak myślicie? O, wyschło. Zobaczcie, wyschło od razu. Okej, czyli za blisko po prostu ściąłem.
No w sumie nie dziwne, no o świecie realnym autostrada by nie szła zaraz przy wybrzeżu. Tu jak widać drzewek dużo było posadzonych, także jak widzicie tego nie żałuję, nie żałuję. No, jakieś auta już tu śmigają. Tu cały czas pokazuje, że woda nie ma prądu, to pompownia. Za mało elektryczności. Kurczę, nie wiem dlaczego. O, a w ogóle tutaj wszędzie za mało elektryczności. Co to się stanęło? Pewnie mamy jakiś problem. Wydaje mi się, że mamy jakiś problem z przesyłem. W sumie nie dziwne, bo pociągi troszkę prądu zabierają. Gdzieś tu musi być jakiś zator. Proszę, są zatory, dwa. Tutaj mamy... Są zatory sieci energetycznej. Tą główną drogą wszystko idzie, czyli musielibyśmy sobie troszeczkę ułatwić, żeby nie było zatoru. Bo ten zator też się tu robi. Okej. Czyli tu jakby brakuje drogi, widzicie? Bo to nie dalej nie ten. Czyli ta droga musiałaby być połączona z tą i byłoby git. Tak mi się wydaje. Ten prąd tam nie dociera. One też nie pomyśleliśmy. Albo byśmy, no nie będziemy tutaj drugiej elektrowni budowali, bo bez sensu. Musimy to, moi drodzy, jakoś szybko rozwiązać, czyli najlepiej by było zrobić jeszcze jakąś jedną drogę, która by ten prąd tu mogła dostarczać, ale to nie jest tak hop-siup zrobić drogę, bo tu miał być jakiś przemysł, na który póki co nie mam pomysłu, bo jak widać troszeczkę mi te tory nie wyszły, więc może na razie ten prąd oleję i postaram się te tory lepiej zrobić. Bo serio mi się to strasznie nie podoba, moi drodzy. Tak jak jeszcze z drugiej strony by mogło być, ale też niekoniecznie, tak z tamtej. Strasznie mi się to nie podoba, więc wiecie co, myślę, że zrobimy taką rzecz. Najpierw my sobie ten teren tu wygładzimy. To jest chyba, myślę, że w tym momencie podstawa. W ogóle to, mówię, jest o wiele wyżej. Nie wiem, dlaczego tak się wysoko tutaj to wybudowało, bo tu jest o wiele niżej. Więc ja nie wiem, co tu się narobiło, moi drodzy. Teraz by wychodziło, że trzeba by drogę... Może to jest opcja, tą drogę na nowo postawić tu. Słuchajcie, może to też jest opcja. Wziąć i postawić tą drogę jeszcze raz. Tylko teraz nam się most zrobił, nie? No nie. Czekajcie, to teraz wygładzić. Teraz wygładzić to porządnie. O, może. Coś tam przy dworcu już się podwyższyło. A niby tory tylko miałem robić. Bo zaraz się okaże, że tam do ronda nie dojedziemy, bo... Kurczę, co tu jeszcze można zrobić? Jak ten dworzec jest? No on jest tak. O! Będziemy mieli więcej miejsca do wygładzenia. Tu wygładzić. No to dobra, do ronda też trzeba to usunąć. Tu wygładzić. O, dobrze. Tu też. No myślę, że teraz będzie spoko. Musi być spoko, słuchajcie. No i jest spoko. A tu sobie możemy zakrętasem. Cyk. Do rądka. No i pięknie. I ładniejsza droga jest. I jakoś jest tak, bym powiedział, bardziej równo. A myślę, że z tymi torami się pozbędziemy w tym momencie jakichś takich dziwnych kocków, klocków. Tu sobie może być wyżej, nie ma problemu. Troszkę tam złagodzimy jeszcze. No i gitarka. Pięknie. No to już za bardzo złagadzam, ale okej. Jak te tory? Jak one szły? No pierwsze na pewno trzeba będzie połączyć już tradycyjnie.
jak najszybciej nimi uciekać. Więc te pierwsze sobie pójdą tu. Zaraz się okaże, że to będę przerabiał, bo mi nie będzie pasowało, no ale już nie chciałbym. Następnie drugie, no to kawałeczek dalej. Tu i może tu je połączyć. A pierwsze to jak najszybciej połączymy, o tak tu. No, może być, dobra. Znaczy na tą samą zasadą byśmy musieli zrobić tu. Kawałek lecieć. Tak, potem je dać pod ziemię dopiero. No to te wiadomo, jak najdalej, żeby połączyć. O, już nam coś nie wychodzi to. Kształtowo, ale może tragedii nie będzie. I to jak najszybciej połączyć. Myślę, że tragedii nie będzie, chociaż to mogło troszeczkę być jakoś bardziej równo. A czekajcie, nie można równoległych torów czasem budować? Chyba można. Tylko, że to nam nic... A no, tam nie muszę. To nam nic nie da, moi drodzy, że ja sobie bym równoległe budował. No niby można. Ale numer, patrzcie. 120 metrów. Dotąd. No i dupa. A, bo odległość, okej, dobra, sprawdźmy to jeszcze raz, bo tutaj jest takie coś jak odległość między torami, 0,5 może będzie. Proszę. Dobra, mamy to, czyli można. Żeby te tory jak najszybciej zakręcały, po takim fajnym łuku bym chciał je dać. Ale takim... Ja widzę, gdzie są te tory pod ziemią i... A spróbujmy teraz, czy tak się da. Nie, bo to już... A dobra, to się zburzy te, które przecież. Ale po co, co mi to da, że ja je zburzę? Nic nie da, że ja je zburzę. Mogłem zapamiętać, kurczę. Bo te chcę już połączyć z tamtymi. No, to tak samo możemy zrobić, słuchajcie, z drugiej strony. No i dobra, no i teraz tak, te tory jeszcze kawałeczek musimy dać do przodu, później w dół. I teraz tak, te musimy wkoptować. Zbyt ostra krzywizna. Aha. Coś czarno to widzę, nie? Widzowie, w ogóle te tory tu idą jakoś tak... Do duszy to idzie tu. Nie żebym narzekał, ale wiedziałem, że to tak się skończy. Jestem do siebie bardzo krytyczny, moi drodzy, i bardzo wymagający. W sumie te tory teraz nie muszą iść pod ziemię, bo... Aha, bo one... A dobra, już sam nie wiem, co ja tu kombinuję, nie? Serio, pogubiłem się, no bo w sumie mogą... Może każde powinny, moim zdaniem, przez dworzec przechodzić. O, połączyły się same automatycznie. A fajnie, moi drodzy, bardzo fajnie. Czemu tak dziwnie mi się wybudowało? No dobra, no to te tory nie muszą iść przecież tak głęboko. Tam dalej już nie będziemy przecież robili. Więc... Żadnego dworca nie będzie, więc one mogą sobie śmiało tutaj iść. Proszę bardzo, i tak. A, nakładające się obiekty, dobra. No ciekawe, że rura tak się nakładała, a tak się nie nakłada. Dobra, no to to może być. No to już idąc tym tropem, jak już tak bardzo, bardzo mi zależy, żeby to było jakoś estetycznie. Bo też nie wiem, czy jest sens tą... Jakby zobaczcie, czy jest sens tutaj łączyć te tory? Niech wszystkie idą przecież przez dworzec, nie? Po co inaczej? Myślę, że nie ma sensu. Zawsze robiłem inaczej, żeby korków nie było. A z torami? No teraz myślę, że to nie jest aż tak. Co tu ja nawijałem znowu? Nie minus 10, tylko 0. 100... 160 metrów.
bo dalej 270 metrów. Jakieś reklamy. Albo widzicie w, tych radio, w tym radio, albo gadają jakieś reklamy, albo... Albo ten, albo jakiś doktor tam szalony gada. O, to może być. Tu jakieś donacy reklamują. Ciekawe, ile kasy za to dostali. Ale dobra, w normalnym radiu też lecą reklamy, więc nie narzekamy. No, spoko, dobra, może być. Czyli to nie musimy tego łączyć, wiecie. Wcześniej to było połączone, a teraz niech idzie wszystko przez dworzec, ale tak jak i może ładnie zrobiłem ten dworzec, bo już faktycznie on w miarę wygląda. No ale taki był dzisiejszy cel na odcinek, prawda, bo ci głównie transportem się skupialiśmy. Tak wcale nie zmienia faktu, nie uciekniemy od tego, że... W żaden sposób nie uciekniemy od tego, że nam prądu brakuje, moi drodzy. I a tutaj jakaś droga? Co to? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Aha, bo tu droga była jakaś, którą zburzyłem. No ja to jestem gagatek, nie? I z tego co pamiętam, to była chyba jednokierunkowa. Jednopasmowa, tak, taka była. I to jak była, to niech będzie, no. Teraz gdzie ona była? Tu chyba. Jest? Jest, dobra. Później będziemy ją jakoś zaokrąglać, okej, bo to jest bardzo ważna droga do autobusów. Nie możemy jej tu zaniedbać. No, także z dworca jestem zadowolony, natomiast słuchajcie, mamy jakiś problem, jak widzicie, natury energetycznej, dlatego jeszcze playa nie chcę włączyć. I polega to na tym, że jakby tyle prądu jest potrzebne na tamtej dzielnicy, że te drogi, głównie te tutaj, nie nadążają i... Nie wiem, dlaczego tu się robi zator, to jest w ogóle droga jaka. No chyba, że ją, słuchajcie, tu poszerzymy, nie? Ale czy jest sens? Ale tutaj też jest zator na szerszej. Czyli w tym miejscu jest zator. No to powiem wam szczerze, że ja nie mam zielonego pojęcia, jak to rozwiązać, skoro w jednym miejscu jest zator. Jakby też nie rozumiem, dlaczego w jednym miejscu jest zator. Tutaj jakby na pewno brakuje jakiejś drogi, no ale mamy ten... No można tutaj spróbować jeszcze połączyć. No bo to jest ta droga, wiecie, ta... Ta wąska chyba. Znaczy tu w ogóle nie ma drogi, bo ją skasowałem. Chyba, że wiecie, chyba, że tutaj... A, bo tu w ogóle teraz wody nie mają. Przez to. Chyba, że to połączymy, ale to nam nic nie da, że to połączymy. Ale dobra, spróbujemy. Czy tu jest w ogóle jakieś... Nie no, wydajność linii, czyli ta droga jest taką samą, ma wydajność jak każda inna droga. To tu już nie będziemy się tym kształtem przejmowali, tylko po prostu ją podłączymy. Podłączymy ją, żeby prąd tutaj biegł, ale to musimy w takim razie to... jakoś doprowadzić tu. Właściwie po co, to nie mam pojęcia, no ale nie mamy wyjścia. No nie mamy, moi drodzy, innego wyjścia, więc załóżmy, że tak. I ile tej wysokości oni tu? Że to tak wysoko jest? Serio? Ja pierdziele, jak to jest tu wysoko. Nie no, teraz za wysoko chyba. A, że tak. Ale to wszędzie jest we wodzie. Kurczę, to nie będzie takie proste. To inaczej, czekajcie, zrobimy inaczej. Drogę przeprowadzimy z drugiej strony. Coś czuję, że tutaj damy radę, bo to tylko jakby chodzi o to, żeby prąd nam przepływał. To jest takie rozwiązanie, bardzo bym powiedział, tymczasowe, nie? O! Proszę, udało się, dobra. Także jak widzicie, to droga nawet, która nie będzie miała jakiegoś żadnego kształtu, bo jest to rozwiązanie na maksa tymczasowe, żeby tylko tą drogę tutaj doprowadzić i tu tak naprawdę ta droga nic, absolutnie nic nie będzie wnosiła do naszego miasta, bo ani nie będzie przejść dla pieszych. Tutaj nawet też skasujemy. Ani nie będzie żadnego stopu, ani nie będzie żadnych świateł. A tak naprawdę będą zakazy skrętu. No dobra, w prawo sobie może być. Tutaj w lewo zakaz. Tu, w lewo.
prawo może być. Dla skrętu w lewo. Dobra, spróbujmy tego play. A tu w ogóle co to jest za budynek? Stacja służb drogowych. Można by wtedy tą stację służb drogowych też trochę przenieść tam bardziej w kąt, nie? Żeby tu przy domu, nie, wiecie, przy ludziach, żeby nie była. Bo taka stacja zapewne robi niemały hałas, zresztą zobaczmy, to można by ją tu przenieść. Niby niskie, jeśli chodzi o hałas, niby niskie. A śnieg pada, oni jakoś słabo pracują tutaj. No dobra, to mamy tę Politechnikę. Na razie na minus nie weszliśmy, jeśli chodzi w ogóle minus 13 stopni, ale na minus, jeśli chodzi o kasę, to nie weszliśmy. No cóż, moi drodzy, no tu. Będzie trzeba jeszcze zbudować port towarowy, bo zaraz ktoś powie, że się migam od tego, a troszeczkę może się migam, bo nie do końca wiem jak, znaczy gdzie. Chyba, że pójdziemy tutaj w tą strefę przemysłową. To też by była jakaś opcja tutaj, wtedy zrobić główną drogę. Bo jeżeli byśmy poszli tą strefę przemysłową, może tutaj drogę jakoś włączyli w autostradę, tak na zasadzie prostego zjazdu i wjazdów, to mamy do dyspozycji tutaj tory, to tutaj mógłby być dworzec towarowy, ale to z drugiej strony nie mamy za dużo. To nie jest, myślę, moim zdaniem dobre miejsce. Bardziej mnie by kusiło, to musiałbym, kurczę, rozwalić trochę przemysłu i nie po to go budowałem, żeby go rozwalać. Wiecie, no najprościej by było jako jakieś tory przeprowadzić i zrobić tutaj ten gdzieś dworzec towarowy, bo tak, no tam na wsi bym raczej dworca towarowego nie dawał. Tu mi szkoda tych surowców, bo wiadomo, że muszą być wydobywane. Trochę też sugeruje się tym, jak tory biegną, ale jaki jest kształt, powiedzmy, terenu, czy wszystkiego. O, zobaczcie, zniknął zakaz ogólnie, znaczy zakaz, się pali jakiś samochód chyba, czy co tu się pali. Ojery. Ale właśnie, śmigłowiec, patrzcie, bo daliśmy tą stację i zobaczcie, jak ładnie zgasił. Także tutaj polecam wszystkim, jeśli chodzi o tą stację helikopteru. Wiem, że w jedynce w DLC takie coś było i pewnie wielu z was to zna. Ja tego nie znałem, bo nie miałem DLC, jeśli chodzi o jedynkę, także dla mnie to jest nowość. Jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony. Słuchajcie, no bo nie będziemy budowali dworca towarowego gdzieś tutaj, wiecie, na końcu miasta, no bo po co? Przemysł mamy tutaj, więc no jedyna opcja to jest gdzieś tu go dać. I od biedy mógłby być tu wjazd, aczkolwiek to też nie jest do końca dobry pomysł, bo tu są domki jednorodzinne. Ja nie bardzo bym tutaj chciał tym ludziom ten hałas dawać, więc musiałbym gdzieś tu, no. Zobaczmy, czy dałoby radę przy tej drodze, tutaj koło elektrowni, ale wydaje mi się, że ten dworzec... stacja końcowa dla pociągów towarowych. Aha, bo to nie jest taki, że przejeżdżają w obie strony, tylko że wjeżdżają. No dobra, to nam zmienia postać rzeczy. Zupełnie inny jest ten dworzec niż w jedynce. Ale to nam zmienia troszeczkę postać rzeczy, że... Ale i tak jest to duże. Jeśli stacja końcowa... Znaczy wiecie, jeżeli tu bym ogarnął jakąś fajną drogę przy tej rzece i tutaj na przykład, tylko że się nie da, to byłbym w stanie tutaj tą stację końcową zrobić. Cały czas aż mnie kusi, żeby tą rzekę zasypać. Musiałbym dokładnie sprawdzić. Ja wam powiem jedno, co bym musiał zrobić, ale to już myślę, że zrobię poza odcinkiem. Bo możliwe, że na zapas poszedłem z tymi surowcami tu. Musiałbym te surowce zburzyć, sprawdzić, jak mamy surowce, dobrać tak, żeby naprawdę to wydobycie było, wiecie, zgodne z surowcami. W międzyczasie tutaj przy brzegu rzeki wybudować drogę, którą bym przeprowadził tu i tutaj ta stacja towarowa mogłaby być i tak samo tutaj by była droga połączona z przemysłem. I tu miejsce na stację towarową moim zdaniem byłoby idealne, bo można by tutaj, wiecie, się podłączyć, aczkolwiek wtedy musiałbym pewnie jednak zrobić taką odnogę, gdzie te pociągi towarowe mogłyby tu tylko wjeżdżać, żeby nie musiały przejeżdżać przez ten dworzec i to by była opcja. Ale myślę, że to już mogę śmiało zrobić poza odcinkiem. Wam pokażę, jak
bo no, nie będę wam jakby pokazywał, jak po raz kolejny bawię się tutaj z przemysłem specjalistycznym, a myślę, że to jest ten moment, w którym troszeczkę trzeba tu ogarnąć, bo tutaj ten jest trochę nieogarnięty ten moment. Więc myślę, że to jest to, co zrobię, ale nie będę robił tego na pauzie, bo też wiadomo, że kolejny kamień milowy będzie nam do następnego odcinka potrzebny, także z miłą chęcią oczywiście wam się pochwalę, co zrobiliśmy, jak zrobiliśmy i tak dalej. Także dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Jeśli masz jakieś pytania, to również napisz pod filmem. Postaram się na nie odpowiedzieć, jeśli tylko będę wiedział. Także trzymaj się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.